Podziałam się przede wszystkim tego, że ta liga Tauron, pierwsza liga, będzie bardzo silna i z mojej perspektywy, z naszej, będzie to sezon bardzo wymagający. Natomiast ja się bardzo cieszę, bo będziemy mogli skonfrontować się z zespołami zdecydowanie bardziej doświadczonymi, silniejszymi fizycznie, więc dla nas ten sezon będzie bardzo istotny. Myślę, że dla rozwoju naszej grupy bardzo ważny i przede wszystkim liczę na to, że się będziemy bić, będziemy walczyć o każdą piłkę. Doświadczenie zdecydowanie większe, ogranie w lidze oraz te parametry fizyczne, siła, myślę, że to są te dwa tematy, gdzie będzie nam trudno dorównać. Natomiast my mamy też swoje atuty i wierzę w to, że będziemy mogli z meczu na mecz je pokazać. Wstajemy rano na śniadanko. Mamy ograniczone godziny, jeśli chodzi o wstawanie na śniadanie. Od 8 do 10, a najczęściej to jest godzina 7.30 z racji tego, że zaczynamy o 8 lekcję najczęściej. No i mamy lekcję i potem mamy trening. Zależy w jakie dni oczywiście, ale mamy trening, najczęściej to jest siłownia rano. Potem wracamy na obiad, po obiedzie znowu lekcje i najczęściej po lekcjach, po obiedzie na trening popołudniowy już na hali. Najczęściej tak to wygląda. No mam nadzieję, że tak, że zaskoczymy parę osób w tym sezonie w pierwszej lidze. Liczymy na bardzo dobry wynik, wiadomo. Jesteśmy taką grupą zżytą na boisku, myślę. Poza boiskiem również się dogadujemy, także wszystko w porządeczku. A na boisku no to jest walka i każdy wie, po co tu jest. Każdy z chłopaków jest już takim, gdy wychodzi na boisko, wie, po co wychodzi na to boisko. Także gramy swoje i liczymy na dobre wyniki cały czas. Myślę, że właśnie naszą drużynę charakteryzuje to, że się nie boimy przeciwnika, mimo tego, że wiemy, że już są chłopaki doświadczeni, dobrze grający, także chcemy pokazać to, że się nie będziemy ich bać i że powalczymy z każdym przeciwnikiem, nieważne jak będzie ten przeciwnik mocny. Mieliśmy tydzień wolnego. Myślę, że każdy się rozjechał do swoich domów i spędził ten czas z rodziną. Ja osobiście nie świętowałem, spędzałem ten czas na odpoczynku i na spotkaniach ze znajomymi oraz rodziną. A teraz już jesteśmy skupieni jedynie na tym, żeby dobrze się zaprezentować w pierwszej lidze i pokazać się z jak najlepszej strony. Czuliśmy to zainteresowanie. Ja ten pierwszy tydzień, co miałem taki odpoczynek, to oczywiście łączyłem to z wywiadami, ze spotkaniami. Byłem w swojej pierwszej podstawówce. Tam ze wszystkimi porozmawiałem, z nauczycielami. Gdzieś na pewno to zauważyliśmy. Było to fajne doświadczenie, było to mega miłe, jak ludzie do nas podchodzili i jakie komplementy nam prawili, ale oczywiście nie możemy tego brać za bardzo do siebie i trzymać cały czas fason i skupić się na swoich celach. Wiemy, że nie będziemy stawiani w większości na pewno meczów w roli faworytów, ale to nie zmienia faktu, że na pewno będziemy walczyć, że może sprawić jakąś niespodziankę, żeby po prostu ugrać jak najwięcej, ile się da. Na pewno tanio nie będziemy skóry sprzedawać w tym sezonie. Wiadomo, że lepiej się gra i lepiej się ogrywa z składami seniorskimi. Jeszcze, jak widzimy w pierwszej lidze, już ta liga jest bardzo wzmocniona. Jeżeli porównamy z poprzednich lat, no to jest, są dużo lepsze nazwiska, już można powiedzieć, i ta liga cały czas idzie do przodu. I na pewno większe doświadczenie i bardziej się ogramy grając właśnie z takimi przeciwnikami, niż jakbyśmy mieli grać ze swoimi rówieśnikami.